obrońca Franić, tak jak mówiliśmy, gracz, który również może grać na pozycji defensywnego pomocnika, pokonuje Artura Boruca. Wszystko zaczęło się od tego niedokładnego przerzutu do Mladenowicza Andre Martinsza. No tak, to było kluczowe. To było kluczowe, ten kontratak. Natomiast to zejście tutaj z prawej strony do lewej, to się wszystko układało. W pewnym momencie odpuścił, nie wiem dlaczego, nie wiem kto tam był. Tam chyba był Juranowicz. On powinien do końca wracać za wszelką cenę za zawodnikiem. To był jego olbrzymi błąd. Jeżeli to był faktycznie tak, to się wszystko układało. Tu z góry było widać, że tylko tam mogła być piłka zagrana. Ja wiem, że on trochę może był spóźniony, on powinien zrobić wszystko, schodzić do środka, nie pozwolić zagrać tak, jak zrobili to Chorwaci. Ale też trzeba oddać.